Dobry wieczór, Polsko. Moimi gośćmi dzisiaj są pani Małgorzata Taranto, specjalistka od innowacyjnej metody zagęszczania włosów, no i Mirek Milewski, specjalista od wielu, wielu rzeczy, ale wszystkie rzeczy, które robi, są bardzo, bardzo pożyteczne. Jeszcze wrócimy do tych twoich najbliższych planów i do tych twoich zachęt, które są według mnie bardzo potrzebne. Natomiast chciałem się pani zapytać, czy pani pamięta, no nie będzie może wymieniać nazwiska, ale kiedyś tak była sytuacja z takim polskim piosenkarzem, który no też miał troszeczkę włosy przerzedzone, ale któregoś dnia pojawił się w pięknym jeżyku i tak dalej. No. I nagle się okazało, że ma włosy. No. Zresztą ja już mam swoje lata, gdzieś tam przez mgłę pamiętam jeszcze jego zdjęcia tam z tą przerzedzoną fryzurą. No i ale to było już w 60-tych latach albo na początku 70-tych, więc jakieś metody zagęszczania włosów wtedy były, ale wtedy jeszcze chodził taki żart, czy taka anegdotka, czy taka dykteryjka, że tego piosenkarza złapali do izby, wyczeźwili i tam go ogolili z tych jego nowych włosów na łyso. Oczywiście to była bzdura kompletna, no ale tacy ludzie, którzy też może by chcieli mieć przyklejone, to bardzo sobie wtedy mogli odsapnąć, że ten co przykleił, ale już to wygląda tak jak wyglądał. No. Więc te metody z tymi włosami nie są chyba takie, bo pani mówi, że w Japonii 19 lat, w Stanach 11, no ale to było już kilkadziesiąt lat temu. No. Tak, tak, nie, że podejrzewam, tak tylko podejrzewam, że o kim pan mówi, tak myślę, tak mówię, nie będziemy mówić imię, nazwy, to nie o to chodzi, ale nie akurat o metodzie, o której pan mówi, to jest metoda, która w dalszym ciągu istnieje. To są również, nie wiem, czy akurat będę określała odpowiednią terminologią, ale to są włosy w dalszym ciągu przyklejane na medyczny klej. Są to również peruki, są to różne metody. One w dalszym ciągu istnieją. Natomiast metoda, którą ja chciałam sprowadzić do Polski, to jest metoda zupełnie nowa. To jest metoda, która polega, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest zagęszczanie włosów dla osób na górnej części głowy. I to jest na zasadzie takiej, że do jednego naszego włosa przymocowujemy 4 nowe włosy i to jest automatycznie zwiększa się objętość, zagęszczamy włosy o 400%. To jest zupełnie co innego, tak jak mówię, nie ma tego, nie było. I także to jest o zagęszczaniu włosów, którym wcześniej widzieliśmy u różnych aktorów czy piosenkarzy. Tak jak mówię, na pewno nie było, dopiero to weszło na polski rynek, może z jakiś tydzień temu. No ale jak się to przyklei, te włosy do tego jednego włosa? Ale to ja nie przyklejam włosów. To nie ma nic wspólnego z przyklejaniem włosów, to nie ma nic wspólnego, bo z przyklejaniem automatycznie się wiąże obciążanie naszych naturalnych włosów, wiąże się to z zniszczeniem. Można stracić i sztuczne, nie, absolutnie, że słucham, że co? Nie mówię, że można stracić i sztuczne i prawdziwe. Tak. Nie, to nie ma nic wspólnego. My mamy do czynienia tylko i wyłącznie z osobami, które mają rzadkie włosy i więc robimy wszystko, żeby tych włosów dodatkowo nie niszczyć, żeby ich nie wyrywać, więc nie mamy nic wspólnego z klejami, nie używamy żadnych dodatkowych produktów czy chemikaliów, żeby ich przywiązać, przymocować w ten sposób. Także to jest zupełnie bez przymocowujemy, zróbmy to, znaczy może tak, do jednego naszego włosa przymocowujemy 4 nowe włosy, które są lżejsze od jednego naszego naturalnego włosa. No ale to bierzemy te włosy z organizmu tego człowieka, czy jakieś To są włosy produkowane specjalną, bardzo zaawansowaną technologią i do takiego jednego włosa, które na przykład przymocowujemy, te włosy jak odrastają, możemy ponownie przymocować następne 4 włosy, bo są tak lekkie i nie wyciągają, nie nadają żadnego obciążenia naszym naturalnym włosom. I to jest zrobione, przepraszam bardzo, to jest zrobione bardzo, produkowane te włosy są bardzo zaawansowaną technologią i to są z wykorzystaniem specyficznego włókna syntetycznego. Także tak jak powiedziałam, czasem w internecie są pokazywane jakieś takie preparaty w sprayu, że człowiek się posmaruje tym i w zasadzie mu się pudry, to są dry shampoo, to są tego. Ale to polecały pani to, czy nie bardzo? Wie pan, zawsze można sobie pomóc z tym, oczywiście, że tak, jeżeli ktoś ma jakąś specjalną okazję, czy ktoś ma, zależy gdzie pracujemy, w jakim środowisku, jak nam zależy na wyglądzie, oczywiście, że możemy sobie w tym pomóc. Zależy jaki preparat, z jakiej kompanii, oczywiście. A czy pani o tym rozmawia u nas z jakimiś oficjalnymi czynnikami, z Ministerstwem Zdrowia, czy to jest raczej metoda taka, Jak to
nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, żeby rozmawiać, bo my nie jesteśmy lekarzami, my nie robimy żadnych zabiegów lekarskich, medycznych, my nie robimy przyszczepów. To jest tylko i wyłącznie, tak jak wiem, włos jest martwy i my tylko i wyłącznie przymocowujemy następne włosy, także nie ma tutaj powodu. To jest jakaś forma kosmetyczna, tak? Forma kosmetyczna i tutaj nie ma żadnych ubocznych skutków, nie ma żadnych ubocznych jakichś, nie mamy się czego obawiać. No. Myślę, że z punktu widzenia takiego psychicznego dla pacjentów, którzy pacjentek szczególnie, prawda, kiedy jest chemioterapia, tak, kiedy te włosy no, przez jakiś czas znikają. Wiem, że koleżanki moje, które miały te przypadłości i wyszły z tych problemów, to pamiętam, że najbardziej przeżywały właśnie ten moment, kiedy traciły włosy. I myślę, że tutaj jest ważny czynnik właśnie, może zgadza tu jest się, tak, jakaś formuła, czy forma fajnej współpracy chociażby z Ministerstwem Zdrowia, bo przecież dla tych ludzi to jest trauma, kiedy tracą włosy, szczególnie dla kobiet, prawda? To jest niesamowita depresja, oczywiście. No, to dla mężczyzn również, bo wszyscy myślą, że tylko włosy są ważne dla kobiet, ale dla mężczyzn. No, ja wiem, bo ja pracuję 10 lat i wszyscy moi klienci, mężczyźni, no mają problem i jednak wchodzą w jakąś tam depresję. Tak jak mówię, nie wszystkim zależy, ale tym, którzy zależy, którzy, tak jak mówię, w zależności na rodzaj pracy, jaki mają, no jednak to sprawia dużą różnicę. No ale przecież tak, byli aktorzy bez włosów. Joel Brynner na przykład był taki aktor, który robił dużą karierę. No. Fantomas był też bez włosów, no chyba... Ale występował jako ktoś bez włosów. No, tak. No ale to prawda, rzeczywiście, no ja akurat nie należę do osób przejmujących się za bardzo swoją urodą. Może to niedobrze, może bym był ładniejszy, jakbym się przejmował, bo coś bym coś tam robił, ale rzeczywiście, no znam... Może dokleić Ryszardowi, panu naszemu dziennikarzowi. No akurat, nie chcę, ale akurat pan byłby idealnym kandydatem, no bo włosy, to jest właśnie na tym polega, że musimy my w tej sytuacji, w naszej usłudze, my musimy mieć włosy. Nie mówimy to o osobach, klientach, którzy są zupełnie bez włosów, bo to jest już zupełnie inna, do innej metody oni należą, ale w naszym przypadku, o tej nowej metodzie... Znaczy to w naszym? To znaczy w tym przypadku, że nowa metoda, my potrzebujemy włosa, żeby do tego jednego włosa przyczepić. Ja nie będę pacjentem, pani Margaret. Niestety, no, Ryszard, proszę bardzo, już się załapał w Nowym Jorku. Proszę bardzo, Ryszard, szykuj wizę i lecisz, kochany. Zanim to w Warszawie będzie, to ja myślę, że ty zdążysz się dokleić. To jeszcze a propos Nowego Jorku, bo tutaj się okazało, że pani wraca przed biegiem, bo to mówiliśmy o biegu. Może jeszcze powiedz raz o tym biegu, który będzie 6 kwietnia. Dla nas jest to nie tyle bieg, to jest wydarzenie, festiwal biegowy wspierający krwiodawstwo, mówiący o tym, że warto oddawać krew. I 6 kwietnia w Konstancinie urocze uzdrowisko Konstancin Jeziorna pod patronatem burmistrza, z udziałem gwiazd polskiej muzyki, sceny, aktorów, artystów, pięściarzy. Już w czwartek konferencja prasowa w samo południe. Biegniemy po to, żeby mówić, warto oddawać krew. Krew jest potrzebna co 15 sekund. Będziemy mówić o tym twardo, głośno. Ale okazuje się, że właśnie tutaj, bo to pani wylatuje, wyjeżdża do Nowego Jorku. Tak. I pani już tutaj, no było smutno, że pani będąc ambasadorem biegu nie może wziąć udziału. No ale słyszałam, mogę być w Nowym Jorku, tak? No tak, ale właśnie to się okazuje, że można wziąć to osobiście gdzieś w Nowym Jorku. Internet, przesłać zdjęcie siła pewnie. W Polsce TV pokaże. Pani zrobi krótki materiał, pan redaktor tutaj zaproponuje, prawda? Co za problem? No, myślę, że żaden. No właśnie. Tak, my się zwracamy do Polaków mieszkających na całym świecie i mówimy, słuchajcie, wyjdźcie tego dnia, przebiegnijcie się, pokażcie, zróbcie zdjęcie, mamy taki fajne zdjątko, tak, pokazujemy i mówimy, ten dzień jest ważny. Nazwaliśmy to Dniem Krewniaka. Dniem Krewniaka, czyli takim dniem nie tylko tych, co oddają krew, no, jeżeli się... bo do tego biegu mogą się wszyscy zgłaszać, kto chce, tak? Są trzy rodzaje, jest 2,5 kilometra, 5 i 10 kilometrów. Trasy są atestowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jest to pod patronatem też Polskiego Komitetu Olimpijskiego, czyli biegacze, którzy na co dzień biegają. I taka, no jutro ogłosimy to, ale już dzisiaj w naszej Polsce TV mogę powiedzieć. Każdy, kto weźmie udział w biegu krewniaka, dowolny bieg, który organizuje, może sobie wybrać i za darmo ma ode mnie pakiet
i nie boję się o pieniądze, bo tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi tak naprawdę o ideę, żeby oddać ten ukłon tym, którzy oddają krew, ale jednocześnie, żeby ten bieg był godny. 2,5 kilometra to tak naprawdę może cała rodzina przebiec, a to jest nawet marszobieg bardziej. Natomiast 5-10 kilometrów, no to już są profesjonalne biegania. Tak. Ale jeszcze jak mamy tutaj przyjemność panią gościć, to może parę słów o amerykańskiej służbie zdrowia, bo nam się zawsze wydaje, że ta Ameryka, to przynajmniej no kiedyś tak się wydawało, zanim amerykańskie samochody nie straciły swojej renomy, to było tak, że ta Ameryka zawsze nam się wydawała tak nie wiadomo jak wspaniała, czy ta służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych jest wspaniała, bo pamiętamy, że prezydent Obama walczył o to, żeby wszyscy byli ubezpieczeni. Czy to się udało? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Nie, absolutnie nie. No nie jest, wie pan, tak jak każdy kraj ma jakieś tam, wiadomo, problemy, a między innymi służba zdrowia w Stanach jest ciężko. Powiem panu szczerze, jest ciężko. Ktoś, kto pracuje dla dużej korporacji, będzie miał tą ubezpieczenie. Natomiast osoby, które pracują dla małych, w małych biznesach, takich do 10, 12, 15 osób, no to niestety, no to albo po prostu żyją i funkcjonują bez ubezpieczenia zdrowotnego, albo bardzo często, znając ze swoich znajomych z doświadczenia, bardzo dużo osób po prostu wyjeżdża do innego kraju po to, żeby się leczyć. No ale chyba w nowym przypadku to nikt nie zostaje. No oczywiście, zgadza się, ale to tak raz w roku na przykład jest dużo taniej, żeby wylecieć gdzieś i zrobić sobie równe wszystkie badania, zbadać od krwi, zaczynając od badania krwi, czy w jakichkolwiek. Ale to zaraz, to gdzie jest dużo taniej, żeby tak wyleć? Jakieś promocje są w ościennych krajach? No nie, no wiem. No nie, no na przykład moi znajomi bardzo, bardzo często wracają do Polski po to, żeby właśnie, żeby się wyleczyć, żeby raz w roku sobie zrobić takie ogólne badania, prawda? Bo na przykład ich nie stać na to. Oczywiście, no ich nie stać na to, żeby iść. Medycyna polska, polscy lekarze. No mają bardzo wysoki poziom, no oczywiście, że tak. Z tym, że tak jak mówię, no nie stać na to, żeby ktoś poszedł na przykład do lekarza i zaczął płacić za wszystko, prawda? Za prześwietlenie, za badanie krwi, żeby to tylko dla ciekawości. Rozmawiamy o krwi w tej chwili dla ciekawości. Żeby zrobić badanie krwi, tylko zbadać, jaką grupę krwi pan ma, kosztuje to na przykład w Stanach dokładnie $550. Ja wiem dokładnie, bo sama chciałam się dowiedzieć, bo nie wiedziałam, jaką miałam grupę krwi i oddałam krew i w ten sposób się dowiedziałam, bo według krwi zaczęłam się odżywiać lepiej. No tak, no, to jest bardzo ważne. Także to każde jedno badanie jest bardzo drogie. Także tak jak mówię, no jak ktoś pracuje dla dużej kompanii, będzie miał to ubezpieczenie. Ktoś, kto mały nawet biznes, ma mały biznes, no to jakby nie było ma no ale, no ale to nie jest prawdą, że cała służba zdrowia w Stanach jest prywatna, bo z tego co wiem, to 40% na służbę zdrowia to są środki federalne tak, i stanowe. Zgadza się, tak. No ale mimo wszystko, jak pan nie ma ubezpieczenia, w tej chwili kiedyś tak było, tak jak bardzo dawno się, jeszcze do niedawna się opowiadało, że ktoś na przykład wyjechał za granicę, czy jakaś tam para, czy na przykład kobieta zaszła w ciąży, urodziła dziecko i momentalnie i mogła i urodzić dziecko, to taki średni poród w Stanach na przykład bez żadnych komplikacji na przykład kosztował 6000, prawda? W tej chwili już czegoś takiego nie ma. Dlaczego to nie ma? To znaczy nie ma, że tak, że przyjdzie ktoś, jak nie ma ubezpieczenia, to będzie tak długo siedział, nie ma czegoś takiego, że pójdzie, nawet zostanie. Dziecko musi urodzić, no. No, tak jak mówię, to będzie trwało, to będzie wypychanie danej osoby do, no takiej, tak jak powiem, najgorszej kliniki czy lekarza, który dopiero się wyszedł ze szkoły, prawda? Także to zmieniło się, zdecydowanie się zmieniło. Nie było tak jak kiedyś, no. Czyli tam wesoło w tej Ameryce, to tak nie jest. No nie jest tak wesoło, no. Tak ale jak mają wesołe miasteczka różne. No, wesołe miasteczka. Mogą iść do wesołego miasteczka. No. Michael Jackson zakładał wesołe miasteczko pod Warszawą. No, może Michael Jackson nie jest w tej chwili dobrym tematem. W tej chwili może nie jest, ale wesołe miasteczko miało powstać pod Warszawą. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że takie głośne zapowiedzi. No ale to właśnie tak trzeba zmierzyć wszystkich jedną miarą. Michael Jackson też jest wybitnym muzykiem, prawda? No tak, ale niektóre stacje nawet przestają go grać po książce, która się ukazała na temat jego preferencji seksualnych. I to jest jakaś taka jest
Taki moment. Może, znaczy ja mam zawsze problem, jeżeli chcemy oceniać kogoś po jego śmierci. Ja wolałbym za życia, żeby się mógł bronić. Jak się nie może bronić, tak trochę ciężko gadać. A muzyka się broni, moim zdaniem. Więc... Ale nikt nikomu nie zabrania słuchania Michaela Jacksona. No mnie na pewno nie zabronią, bo mam parę płyt. Chyba, że nie jak odetną prąd, to co ja wtedy zrobię, no to nie, no to zabronią. Mogą zabronić. Nie, jakoś dosyć. Ja do Ameryki nie poleciałem nigdy. Przedsiębiorczość to zna. Na pewno otworzysz tę płytę bez prądu. Przetrzymałem 10 lat wizę i w ramach protestu nie poleciałem ani razu. Dlaczego? No bo ja protestuję przeciwko traktowaniu w ten sposób, że ja dostaję promesę, a nie wizę. Ja chcę wiedzieć tu, jeżeli tu dostałem, to ja chcę wiedzieć, że żaden gość tam na lotnisku mi nie powie, Mirek, wracaj. I nie poleciałem. Nie poleciałem, przeleżało to 10 lat. Ja chciałem mieć wizę, a nie jakąś promesę. Ja tego nie rozumiem. Ja się buntuję, ja się nie zgadzam. Ja rozumiem, że Polacy mogą nie mieć wizy, ale jeżeli już w ambasadzie otrzymuję do paszportu wbicie, to ja uważam, że powinienem mieć możliwość wylądowania, a nie leci mojej serdecznej przyjaciółki, koleżanki, wspólniczki syn na studia do Stanów i tam się dowiaduje, że on zrobił coś kiedyś nie tak i być może to się za nim gdzieś wlecze i on wraca. No ale, ale gdzie tam w Stanach? A ja nie wiem gdzie, bo tak naprawdę nikt mu tego nie wytłumaczył. No, dostał w Polsce w ambasadzie możliwość wylądowania w Stanach, tak? Leci do tych Stanów, tam 12-30 godzin. Zresztą był przykład polskiego pięściarza, który też tam doleciał na walkę ważną i musiał wracać grzecznie po inną wizę. No to tak trochę mi się to nie podoba i tak się buntuje. Nie będę leciał, żeby mnie tam jakiś pan chciał wpuścić albo pani, wpuści albo nie. Jak mnie zapraszają do swojego domu, to ja chcę, żeby mi otworzyli drzwi, a nie zapraszają mnie do domu, mówią, wiesz co, zobaczymy w korytarzu, czy cię wpuścimy. No, nie, no te wizy trochę się buntuje. Te wizy powinny być dawno zniesione. A tu jest problem inny, to mi kiedyś wytłumaczył konsul generalny Stanów Zjednoczonych, bo miałem tą przyjemność gościć go często w domu i Michael mi to wytłumaczył, że to nie do końca jest tak, jak my Polacy myślimy. To trochę z naszej winy to trochę jest, bo my mamy za dużo odmów. Tak. Ale podobno ten procent odmów się zdecydowanie zmniejszył. No zdecydowanie się zmniejszył, ale nadal musimy te promesy. No to niech brać. Nie dają tyle odmów. No, no prawda, no to jest ich odmów, wina, jakby nie spojrzał. To byśmy mieli wizy. Nie dość, że tam przez ileś lat nie szanowali innego, ten to teraz... Nie, no ja muszę... Nie, ja nie polecę. Dopóki nie będę wiedział, że chcą, to ja nie chcę. No nie wiem, ja jak latałem jeszcze kiedyś... Ja do Nowego Sącza, do Nowego Targu, a nie muszę do Nowego Przede wszystkim Jorku. Z kabaretem Otto, to zawsze mieliśmy wizę z pozwoleniem na pracę. One były krótkoterminowe bardzo, więc nie można było z tą wizą tam długo być, ale były takie, że żadne immigration nas ze sceny nie mogło ściągać. Nie, bo były takie przypadki, że polscy artyści byli przez immigration ściągani ze sceny. No tak, tylko że nie wiem, czy wcześniej nie było tak, że jak się dostawało właśnie wizę, to ona już upoważniała do tego, żeby przekroczyć tę granicę. Nie, tak samo było, że w każdym chwili jakby, jakbym się krzywo spojrzał na panią z immigration, to mogła stwierdzić, że jednak nie pasuje do pięknego i wolnego kraju, jakim są Stany Zjednoczone. No. Ale też nie jestem za tym, żeby wizy były dla Amery, bo chciałbym, żeby Małgosia przylatywała częściej do Polski, więc jakby, prawda, no ona wyleciała 40 lat temu. W brzuchu mamy. Bardzo miło. W brzuchu mamy poleciała. Miło się z wami gawędzi, ale powoli zbliżamy się do finału naszego, no naprawdę miłego spotkania. Myślę, że nasi widzowie w ten piątkowy wieczór, kiedy już troszeczkę potrzebują odsapnąć, no od tematów politycznych też chętnie posłuchali na te tematy, które tutaj rozmawialiśmy. Tym bardziej, że tematy polityczne wrócą, bo moim gościem po przerwie będzie Wojciech Reszczyński, więc na pewno tutaj, jeśli chodzi o tematy polityczne, to nie będą państwo niedopieszczeni, tematy polityczne jeszcze będą, ale bardzo się cieszę, że mogę tutaj właśnie z panią Margaret Taranto. Bardzo miło, tak. Która no, próbuje ludziom przywracać włosy. Tak. I tak samo uwierzyć z Mirkiem Mileskim, który, mogę to powiedzieć, to skończył 60 lat i była to chyba jedna z lepszych 60, jakie widziałem, bo zaangażował teatr i wystąpił nawet przez moment. W niemym kinie. No w niemym kinie, no ta rola nie była jakaś taka, no bardzo rozbudowana, powiedzmy, no wszedłeś i wyszedłeś. Ale to było duże wydarzenie. No tak, no moment reżyser światowy dzwonił, prosił mnie. Myślę, że rola jest prawie na Oscara, tylko że spokojnie. Ja nie polecę do Stanów go odbierać. Niech mi tu przywiozą. No z tymi Oscarami to... Różnie to bywa. Okay. No pewnie, proszę państwa, no moimi gośćmi byli dzisiaj pani Margaret Taranto i Mirek Milewski, który zaprasza 6 kwietnia do Konstancina na bieg krewniaków. Całym sercem. No i oczywiście wszystkich na całym świecie, też gdzie kto będzie mógł przebiec i skontaktować się jakoś z Mirkiem, to jakaś tam strona internetowa pewnie jest tego wszystko. Biegu jest. Także... Wystarczy tą nazwę powiedzieć. Tak. Blood Brothers Run. Yes. Blood Brothers Run. No właśnie. No. Blood Brothers.
Ron. Dobrze, ja chciałem tak trochę zażartować, ale tak mi za bardzo nie wyszło. Także bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam Państwa za chwilę.